Cześć, z tej strony Neutral a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o co dokładnie chodzi z tymi nowymi wyprawami. Wczoraj wieczorem dostaliście takie pierwsze wrażenia, to był oczywiście pocięty stream. Ja tam sam się uczyłem, pytałem was o wiele rzeczy, natomiast teraz już wszystko wiem i postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć, dlatego że po tym właśnie wczorajszym filmie dużo pytań dostałem o co chodzi z tymi wyprawami, po co one są, jak działają, jak je robić i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo proste, tylko trzeba ogarnąć kilka rzeczy. Więc dzisiaj postaram się wam to wszystko omówić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie, gdy klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie w komentarzach, co wy w ogóle sądzicie o tych wyprawach. Widziałem naprawdę różne opinie. Co niektórzy mówili, że są słabe, że nie podoba im się ta mechanika. Co niektórzy nawet pisali, że wrócą do Gierki, jeżeli to wejdzie. Więc no jestem ciekaw, co wy ogólnie o tej nowej i funkcji, nazwijmy to, myślicie. Dobrze, zanim sobie do tego przejdziemy, to przede wszystkim rozstrzygnięcie konkursu. Dlatego, że jak śledzicie kanał, to wiecie, tydzień temu we wtorek wleciał film konkursowy. No i oczywiście, w tamten wtorek o godzinie 18 na streamku, zrobiliśmy sobie losowanie, rozstrzygnęliśmy to. No i na Discordzie dałem wam znać, ale jeszcze w żadnym filmie na kanale o tym nie mówiłem. Więc wspominam teraz, już wam tutaj pokazuję, kto dokładnie wygrał. To jest chyba ten skrinek dokładnie. Jak widzimy, mamy zwycięzców czwartego losowania screeny z kanału Kodzik Twórcy wygrał Marszal tutaj mamy 200 PSC no i z komentarzy pod filmem konkursowym wygrał Faren tak jak napisałem w kolejnym losowaniu będą brać udział screeny dodane po tym wpisie czyli już w tym momencie można do mnie wysyłać kolejne no i one będą brać udział w tym konkursie lipcowym czyli za około miesiąc no i oczywiście spod kolejnego filmu konkursowego losowanie tak jak wspomniałem było robione na streamie na samym początku streama we wtorek o 18 więc wszystko było na żywo żeby widzieli, żebyście tam nie mieli potem wątpliwości, że coś nie tak. Tak więc tutaj ogłaszam zwycięzców, gratuluję oczywiście, nagrody również od razu po streamie zostały dostarczone do zwycięzców, więc teraz czekamy na konkurs lipcowy, który pewnie będzie jakoś tam, no myślę w pierwszym tygodniu lipca, może w drugim tygodniu lipca, coś koło tego. W każdym razie już screeny można do mnie podsyłać, jak używacie kodziku na stronce, no bo one już będą brały udział właśnie w tym kolejnym konkursie lipcowym. Także tutaj szybka informacja, jak to wygląda, no no i teraz jeszcze kolejna informacja, którą dostaliśmy już oficjalnie wczoraj, mianowicie jak sobie tutaj czytacie pocztę, no to mamy informację, że 23 czerwca, czyli w piątek za tydzień... Dostajemy nową edycję legendarnego Lochu. W sensie, nowa edycja legendarnego Lochu otworzy swoje wrota. No i już to jest oficjalnie zapowiedziane. Oczywiście już tam były przecieki jakiś czas temu. Jak tam była jakaś aktualizacja, no to było powiedziane, że ten legendarny loch będzie właśnie 23 czerwca. Natomiast teraz jest to już oficjalnie zapowiedziane. Mamy to tutaj. No i będzie to szemrana impreza urodzinowa. Mamy już chyba, jak się nie mylę, w klaserze pokazane, które itemki w tej edycji dostaniemy jako nowe. No i to będzie, poczekajcie gdzie to tutaj jest, to będzie chyba pasek, jak się nie mylę, to będzie tutaj wisiorek, no i to będzie hełmik, więc no to tym razem dostaniemy, takie itemki dostaniemy, no i co, 23 czerwca oczywiście równo z urodzinami gry, urodziny gry takie kalendarzowe są 22, więc standardowo jak co urodziny od jakiegoś czasu dostajemy nową edycję legendarnego lochu, no i to nie jest chyba jakieś duże zaskoczenie, podejrzewam, że w piątek 23 czerwca, właśnie o godzinie 16 ta nowa edycja wy startuje, no i pewnie będzie otwarta przez nie wiem 10 dni czy coś koło tego tak czy inaczej jest to już oficjalnie zapowiedziane, więc już można powolutku szykować się na kolejną edycję legendarnego lożku ok, jesteśmy na serwerze beta, jesteśmy na naszym zwiadowcy, no i co do tych wypraw to mamy tutaj naprawdę dużo niewiadomych przede wszystkim czy ta funkcja to będzie funkcja permanentna, będzie to taka stała alternatywa do robienia awki czy będzie to odpalane raz na jakiś czas eventowo i tak dalej, dlatego że jakbyśmy to wiedzieli to mogliby mniej więcej określić czy te nagrody, które z tego lecą, są ok, czy są jednak za duże. No jak sobie tutaj porównamy, na przykład ilość klepsydr, no to wiadomo. Na pierwszym levelu, jak zaczynamy, to tych klepsydr mamy 100. Ja w tym momencie po zrobieniu wczoraj trzech pasków właśnie tymi wyprawami, mam tych klepsydr 628. Więc no wydaje mi się, że zdecydowanie za dużo mi poleciało. Tak samo grzyby. Widziałem, że ludziom po tych trzech paskach właśnie robionych wyprawami poleciało po 20 grzybów, 40, 60. Mi poleciało 20 jeden wczoraj na streamku, więc chyba nagrody, jeżeli chodzi o grzyby, również są za duże. No chyba, że to byłaby właśnie taka funkcja eventowa, w sensie odpala na raz na jakiś czas, no to wtedy może faktycznie te nagrody są w miarę ok. Jeżeli chodzi o jakieś tam nagrody pokroju expa, no to to jest znowu za małe. W sensie takim, że wczoraj sobie sprawdzaliśmy na streamku, ja tutaj za 10 awki mógłbym dostać 4000 expa, gdzie 4000 expa z wypraw dostałem za 25 awki, więc ten exp jest zdecydowanie za mały, no a według tego, co tam pisali, no to powinien być jeszcze większy niż normalnej awki, no bo zbieramy ten heroizm, on nam tam boostuje to ilość EXPA i tak dalej, i tak dalej. Więc no EXPA zdecydowanie za mało. Jeżeli chodzi o itemki, to naprawdę dużo ich sypie. Jeżeli chodzi o jakiegoś golda, no to zobaczcie, dało mi wczoraj przez trzy paski bez żadnych eventów 500 golda, zresztą to widać. Miałem tam, powiedzmy, jak zaczynałem awkę 70 około, teraz mam 571, więc golda, finalnie, chyba sporo, tak mi się wydaje, przynajmniej mniej. Oczywiście musimy pamiętać, że tutaj nie ma żadnych eventów startowych, więc wiadomo jak to wygląda. Także no, na pewno nagrody jeszcze do zbalansowania. Jeżeli ktoś chce te wyprawy grać pod golda, to też jest to dość ciężki temat. Wiadomo, zawsze jak tutaj sobie na 5 i 10 polanie, to Wam zaraz wytłumaczę, jak sobie na 5 i 10 polanie walczymy z przeciwnikiem, no to jeżeli gramy pod golda, to tam trzeba wybierać golda zamiast klepsydr. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, na pewno trzeba otwierać, w sensie brać klucze, które tam nam lecą podczas robienia wyprawy, no i otwierać te skrzynki. Z tym, że w tym momencie gold właśnie z tych Skrzynek, z tych kluczy jest, w sensie z tych skrzynek, z tych bossów jest za mały. Jest zdecydowanie za mały, praktycznie w ogóle się nie skaluje z levelem. Więc no, na tej becie nie opłaca się tego robić po prostu. Jeżeli chodzi jeszcze o te wyprawy, no to wiadomo, jest to beta. Ja tutaj nie chcę, żebyście to traktowali jako jakiś poradnik albo coś takiego. No, ale mimo wszystko na pewno zarys ogólny tego, jak to tutaj działa, pozostanie. Tylko właśnie zbalansują jakieś tam nagrody, może jakieś tam nowe rzeczy dodadzą, może ewentualnie jakieś grafiki. Pozmieniają czy coś, tak czy inaczej, no raczej działać będzie to tak jak działa w tym momencie, tak to się będzie ogrywać, więc tutaj wam wszystko postaram się wytłumaczyć. No i dobrze, chyba tyle jeżeli chodzi o takie słowo wstępu tak mi się przynajmniej wydaje jak widzicie w karszmie pojawiła nam się nowa postać mamy tutaj taką starszą babeczkę no i po kliknięciu na nią mamy do wyboru dwa zadania dwie te ekspedycje, dwie te wyprawy oczywiście tutaj wszystko jest po angielsku no ale tak czy inaczej wszystko mamy opisane co musimy zrobić w danej wyprawie w jakiej ona lokacji jest ile nam zabiera awki na przykład ta górna 12,5 ta dolna 25 no i tak naprawdę tyle lokacje są dwie w tym momencie są no takie same w pierwszym i drugim zadaniu, natomiast docelowo wszystkie te lokacje z gierki tutaj będą występować. No i co mogę dodać? Lokacje są dlatego dwie, że po prostu walczymy dwa razy z przeciwnikami, tak jakby. Tak jak normalnie bijemy się po zakończeniu misji, właśnie z jakimś tam przeciwnikiem, tak tutaj na piątej polanie i na dziesiątej polanie też walczymy właśnie z takim przeciwnikiem, jakby skarżmy z misji, no i dlatego mamy dwie te lokacje w każdej z wypraw. Co mogę tutaj więcej dodać? Jeżeli mamy już wyższy level, jak już będziemy wyższy poziom. To każde zadanie z tego, co wiem, zabiera 25 awki, więc, no tak jak wspomniałem, albo nie wspominałem już sam, nie wiem. Za cztery takie wyprawy mamy cały paseczek zrobiony. Jest to, nie wiem, czy szybsze do końca, ale na pewno jest takie przyjemniejsze. Fajnie tutaj, że możemy decydować, możemy jakoś tam wybierać. To jest na pewno taki przyjemny feeling zagrywania tego. No i właśnie mamy tutaj różne zadania, mamy napisane tutaj nad tym, ile nam zabiera tej awki, co musimy w danej misji zrobić. No no, i jeszcze co do lokacji, tam widziałem pytania. Czy będzie można zdobywać tutaj jaja, pupili, czy będzie można zdobywać jakieś paczki z eventu i tak dalej. No, powinno się, na pewno się powinno, bo to są te lokacje ja tutaj wam mogę powiedzieć, że na 10 levelu, jak wbiłem dziesiąty level to również z tej wyprawy dostałem właśnie kluczyk do pierwszego lochu pokazał mi się tam w podsumowaniu wyprawy klucz, no i tutaj jak widzicie pierwszy loch mam odblokowany, więc z tego co zrozumiałem, no powinno to tak działać jak normalna awka, więc powinny i lecieć jakieś paczki z eventu i powinny lecieć jakieś jajka właśnie no generalnie wszystko to co z normalnych misji no ale wiadomo, tutaj jeszcze nie mamy żadnego gniazda pupili odblokowanego ani z takiego, więc no no, tu musimy poczekać No i musimy po prostu No jakiś tam opis Zresztą to jest w ogóle na becie chyba zablokowane Z tego co pamiętam jak tam czytałem To właśnie jajka pupili nie dropią Więc docelowo chyba mają dropić Docelowo ma dropić wszystko to samo Co z normalnych misji No i dobrze zróbmy sobie może jakieś zadanie Na razie tak czysto poglądowo Żebyście zobaczyli o co tutaj chodzi Natomiast przede wszystkim po co robimy te wyprawy Po co robimy te zadania I do czego w nich dążymy Dążymy w nich do tego żeby zdobyć jak najwięcej hero Heroizmu, dlatego, że jak sobie tutaj odpalimy tą graficzkę, to jest zresztą z oficjalnej tam strony Shakesa, to widzimy, że jak dostaniemy ponad 40 punktów finalnie pod koniec wyprawy, to będziemy mieli 3 gwiazdki, no i to nam daje 20% expa więcej, 20% bonus do expa, więc dążymy do tego, żeby mieć minimum te 40 punktów heroizmu. Jak będziemy mieli więcej, to oczywiście nawet lepiej, natomiast to jest naszym głównym celem tych wypraw, to jest tak naprawdę najważniejsze, no i okej, okay, najpierw sobie zrobimy takie zadanie, Poglądowe, taką wyprawę, żeby wam pokazać, co i jak weźmy, na przykład, tutaj za 25 punktów. Awki, no i właśnie w każdym zadaniu, mamy tak, jakby główne zadanie, do którego zaraz przejdę i wszystkie wam pokażę. No, i tutaj, na przykład, w tym wybrałem sobie te ciasta. Muszę zbierać te ciasta, dlaczego? Ano dlatego, że po zebraniu tego ciasta jeszcze dostajemy jakiś tam punkt, w sensie, no, jakiś tam bonus heroizmu pod koniec zadania, jak już się to tak, jakby skończy. Punkty heroizmu mamy tutaj, jak widzicie na dole, w tym momencie mam 0. Bo dopiero zaczynam. No i mamy do wyczyszczenia 10 polan. Jak widzicie, mamy 1 na 10. No i piąta polana, i dziesiąta to tak, jak powiedziałem, jest ten tak zwany boss, czyli po prostu potworek, z którym walczymy tak jakbyśmy normalnie robili misję w Karszmie, no i tam, no te potwory są słabe, wiadomo jak to wygląda więc nie ma z nimi problemu bo to tak jakbyśmy normalnie awkę robili no i tyle, I generalnie tyle o co chodzi tutaj z plakatami plakaty również są bardzo, bardzo takie pomocne, dlatego że jak zbierzemy sobie plakat, no to on nam daje niby zero heroizmu, natomiast po zebraniu plakatu, to co widnieje na tym plakacie, w tym momencie jest to na przykład właśnie ten taki pachołek to nam boostuje jeszcze 10 heroizmu Heroizmu, czyli, jak ja sobie teraz bym zebrał ten plakat, no, może Wam pokażę na początku ten plakacik. To zobaczcie, normalnie za tego pachołka dostałbym jeden punkt heroizmu, ale z racji tego, że mam tutaj ten plakat, to nam się zbustowało plus 10, No i mamy za niego 11. Generalnie te plakaty warto zazwyczaj brać, oczywiście wiadomo, jeżeli się nie fokusujemy na misji, nic takiego. Na tych plakatach mogą być różne tam portrety, różne powiedzmy jakieś, no, jakiś tam kawałki. Tych misji, że tak powiem, w sensie jakieś tam postacie czy coś. Nie muszą to być tylko te podstawowe pachołki. No i właśnie mając taki plakat tutaj w ekwipunku, bustuje nam to punkty heroizmu plus 10 za tą rzecz, którą mamy na plakacie. To tak w dużym skrócie to sobie możemy zebrać. No i właśnie, teraz oczywiście zbieramy ten tutaj ciasta, dlatego, że jak zbieramy te ciasta, to jest w ogóle nasza misja główna, no to tutaj nam skakuje na przykład jedyneczka i jeszcze dostaniemy pod koniec tej misji więcej heroizmu za każde zebrane ciasto, więc możemy się tutaj sfokusować, no i teraz jesteśmy na piątej polanie, jak widzicie mamy tutaj potworka, walczymy z nim normalnie tak jakbyśmy walczyli w Karszmie, to co już wam powiedziałem, cyk, tutaj akurat no po piątym i dziesiątym potworku możemy sobie wybrać, czy chcemy golda, czy chcemy właśnie klepsydry, jeżeli chodzi jeszcze o jeden itemek, który możemy dostać to są to grzybki, natomiast one się rzadko pojawiają, no i w tym momencie no są bardzo opłacalne, bardzo dużo ich leci jeżeli chodzi o golda, no to nie za dużo, ja tutaj zawsze wybieram właśnie klepsydry, no i tych klepsydr leci naprawdę sporo, natomiast tutaj myślę też, że finalnie powinno być tak że jak sobie wybieramy właśnie nagrodę po tym bosie, no to powinno być napisane ile dokładnie dostaniemy klepsydry, ile golda i tak dalej, ale to może w finalnej wersji już dodadzą, no i tutaj leci nam normalnie misja, możemy ją sobie Skipnąć, ona trwa 12,5 minuty, bo to jest jedna z tych dwóch lokacji, którą wybierałem. Tam podczas wyboru tej wyprawy. Dobra, lecimy dalej. Znowu mamy torcik, jak widzicie. Znowu mamy torcik, dużo tych torci. O kurde, co tu się wydarzyło? Dobra, tu nam zabiera 5, ale to nic. Tutaj mamy znowu plakat, daje to jest 10. No to w sumie nie ma znaczenia co weźmiemy, bo to już jest końcówka. No i zobaczcie, i jeszcze dostaliśmy 10 punktów heroizmu ekstra za to, że to było nasze główne zadanie, że zebraliśmy 5 tych ciast no i te 5 ciast za każde jest 2 punkty heroizmu. Łącznie 10, czyli mieliśmy 32, tutaj. Jeszcze 10, finalnie 42, jak sobie pokonamy tego drugiego bossa właśnie na dziesiątej polanie, skipniemy to cyk. No to zobaczcie, mamy łącznie 42 punkty heroizmu, mamy tutaj prawdziwego bohatera, maksymalny bonus expa. No i mamy to podsumowanie wyprawy, ile dostaliśmy golda, ile punktów czci, ile tutaj expa, no i jeszcze bonus do expa właśnie z tego no z tego prawdziwego bohatera to jest to 20% za właśnie 40 punktów heroizmu, no i tak to po prostu wygląda, natomiast żeby tutaj no i znowu mamy tą misję, możemy ją sobie skipnąć żeby tutaj nie robić tego na ślepo żeby wiedzieć co i, ta, co i jak no to przychodzą do was z pomocą dwie grafiki, które polecam mieć jako tako odpalone, ogólnie powiem wam tak, ja mam nadzieję że jak to już będzie normalnie na serwerach normalnie w gierce, no to te grafiki będą gdzieś tutaj w grze po prostu będzie to jakoś opisane, będzie sobie można do tego jakoś tam zawsze zajrzeć i powiedzmy sprawdzić no bo póki co jak chcecie jakoś tam tryhardować na tej becie no to te graficzki musicie mieć no odpalone na drugim monitorze jakoś tam w tle rozumiecie o co chodzi pierwszą pomocną grafiką to są właśnie typy zadań dlatego że zobaczcie mamy tutaj napisane co dokładnie musimy zrobić w każdym zadaniu co nam to daje no i ogólnie o co chodzi na przykład pierwsze zadanie musimy zebrać trzy papiery toaletowe jeżeli to zrobimy te papiery dają chyba zero heroizmu no to finalnie łącznie tam powiedzmy dostaniemy jeszcze plus 5 za zrobienie tego głównego zadania. Mamy tak jakby główne zadanie, które sobie wybieramy właśnie jak klikniemy na tą babeczkę no i najlepiej się na tych głównych zadaniach fokusować, bo one dają naprawdę sporo, a jeżeli go nie zrobimy, to czasem możemy ten, te punkty heroizmu stracić. Zobaczcie, że na przykład pierwsza misja może nam dać plus 5 punktów heroizmu jak to zrobimy, ale równie dobrze jak tego nie zrobimy, może nam zabrać. Tutaj mamy misje, które na przykład no, nie zabierają w w ogóle jak widzimy, mamy tylko, że tam jest na plus, plus 3, plus 5, plus 10 i tak dalej, no ale co niektóre, jak ich nie uda nam się zrobić, to niestety ten heroizm nam zabierają, co myślę, że jest dość takie... No, powiedzmy, ja na przykład miałem taką sytuację wczoraj, że skończyłem sobie wyprawę mając 44 punkty heroizmu, ale nie zrobiłem głównego zadania, więc skończyłem finalnie na 39 punktach. Zabrakło mi jednego punktu, żeby dostać maksymalny bonus do punktów doświadczenia, więc może lepiej unikać tych zadań głównych które nam jednak ten heroizm zabierają, tak mi się wydaje. Oczywiście wiadomo, jeżeli tam będzie jakaś potrzebna nam lokacja albo coś takiego, no to wtedy to wybieramy, no ale myślę, że można się zastanowić, czy aby na pewno brać coś takiego, może lepiej brać coś, co nam tylko boostuje heroizm, ale nam go nie zabiera, jak tego zadania nie zrobimy, to już jest jakby wasza decyzja, no ale tutaj to macie wszystko ładnie opisane, macie napisane, co musicie zrobić, jak to wygląda i tak dalej, to są właśnie te typy zadań. Polecam tą graficzkę mieć gdzieś tam odpaloną zawsze, jeżeli oczywiście mówię, tryhardujecie na becie. No i druga grafika, która jest chyba jeszcze bardziej taka potrzebna, chyba jeszcze bardziej taka znacząca, to jest tutaj jak wygląda, powiedzmy, co następuje po sobie, w sensie co się dzieje, jak zbierzemy jedną rzecz, potem kolejną, kolejną, no to co finalnie możemy w danej wyprawie dostać. No i to nie działa tak, że na przykład zobaczcie, mamy tutaj typ zadania, to chyba nam się pojawi ostatnie zadanie po prawej stronie. Tutaj musimy zbudować przyjaciela. No i zobaczcie, to jest odpowiednik tego, co mamy po lewej stronie na samej górze. Najpierw sobie Zbieramy rękę, która nam zabiera minus 5. Potem sobie zbieramy stopę, która nam również zabiera minus 5 heroizmu. Potem sobie ciało zbieramy, no i mamy minus 15 łącznie, ale finalnie za zebranie ciała mamy 35, więc no, na pewno się to opłaca zrobić. No i zobaczcie, tutaj tak samo najpierw mamy studnię, która nam daje plus 2, potem mamy minus 5, no i finalnie mamy plus 15 za zebranie balonów. I to wszystko trzeba zbierać po kolei. To jest w zależności od wyprawy. Tylko tak jak wam mówię te itemki. W sensie tej temki, no te, powiedzmy, rzeczy, które tutaj mamy, pojawiają się losowo we wszystkich wyprawach. Nie musi być tak, że na przykład, nie wiem, wybieramy wyprawę z zombiaczkiem, no i wtedy zbieramy to ciało. Oczywiście wtedy się najbardziej to opłaca, bo jeszcze na przykład dostajemy plus 5 heroizmu za właśnie wykonanie tego głównego zadania, ale nawet jak mamy zupełnie inne zadanie, to mimo to możemy tego przyjaciela tak zwanego budować, no i możemy finalnie dostać 35 punktów heroizmu za zrobienie tego, więc rozumiecie, to nie jest tak, że wybierając na przykład zadanie z zombiakiem, mamy wtedy dostępne te części ciała. Możemy je mieć dostępne na zupełnie innej wyprawie i możemy sobie to kompletować. No ale jak inne mamy główne zadanie, no to nie dostaniemy jeszcze tego plus 5 heroizmu za wykonanie głównego zadania. Raczej się jest warto fokusować na tych głównych zadaniach, no ale nieraz nie jest to potrzebne, żeby i tak te 40 punktów heroizmu sobie dostać. No i tutaj możecie oczywiście sobie zatrzymać, możecie sobie zrobić screena tak samo jeżeli chodzi o te poprzednie typy zadań, to też sobie zróbcie screena no bo jest to myślę dość przydatne, póki co jak tego nie ma w gierce, jak nie mamy tego jak sobie tam podejrzeć, jak jeszcze powiedzmy co niektórzy nie pamiętają, tutaj mamy też opisane co te plakaty robią i tak dalej jak niektórzy jeszcze nie pamiętają tego, na przykład nie ogrywali za bardzo no to można sobie to jako taką ściągę traktować, no ale jak się powiedzmy z 2-3 dni porobi awkę tymi wyprawami no to później już raczej za Pamiętujesz co i jak. Dobra, żeby wam tutaj jeszcze zaprezentować, powiedzmy, że sobie weźmiemy na przykład to. No i zobaczcie, mamy tutaj dostać balony. No i teraz co wybieramy? Yy, możemy sobie wziąć to, no bo to nam daje 5 heroizmu. Tutaj plakacik, no bo nie mamy innego wyboru tutaj tak samo to, no i zobaczcie, mamy studnie, najpierw musimy wziąć tą studnię, potem sobie, o i tutaj mamy mieczyk, ten mieczyk jest zupełnie do innej misji, no ale również w tej misji nam się może pojawić, to taka ciekawostka, Ok, teraz mamy jakiegoś bossa, dobra, niech będzie cyk, weźmiemy sobie znowu klepsydry, skipniemy, no i zobaczcie, teraz mamy niby 12 tutaj, ale my bierzemy to, bo taka jest kolejność właśnie na tej grafice, więc bierzemy sobie to, tutaj możemy wziąć to i tak nam się to nie zmarnuje, Mmm, dobra, niech będzie to powiedzmy, niech będzie to no i zobaczcie, i finalnie mamy zrobione to zadanie, wzięliśmy sobie po kolei najpierw to co tam było plus 2, potem minus chyba 5 jak się nie mylę, no i finalnie dostaliśmy tą babeczkę z balonami, która nam daje 15, no i jeszcze plus 5 za zrobienie głównego zadania, czyli łącznie 50, no i mamy maksa i tak to po prostu wygląda, jesteśmy prawdziwym bohaterem, warto jest śledzić tą grafikę, warto się fokusować, no bo trzeba zdobyć te przynajmniej 40 punktów heroizmu. Dobrze i teraz jeszcze Wam mogę pokazać jedno zadanie. Teraz mamy to zadanko z tym zombiaczkiem, żeby zbudować tego przyjaciela, więc sprawdzamy sobie. Zobaczcie, mamy tutaj pierwszą grafikę, nie, może najpierw tą graficzkę, no i mamy to po prawej stronie na samym dole. Jeżeli nie zrobimy tego zadania, to zabierze nam pod koniec 5 heroizmu, jeżeli je zrobimy, to dostaniemy jeszcze plus 5. No i teraz jak tego zombiaka zbudować? Odpalamy tą grafikę, no i mamy. Najpierw bierzemy tą rączkę, potem bierzemy stopę, potem bierzemy ciało i finalnie dostajemy zombiaczka który nam daje 35 heroizmu, spróbujemy sobie to oczywiście zrobić, no ale jeszcze będę Wam chciał pokazać, że nawet wybierając właśnie taką misję, no tutaj bierzemy to, bo to jest pod misje potrzebne. Tu możemy wziąć plakat, bo on nam tam zawsze zbustuje, to nam zostaje w tym menu podręcznym, więc kiedyś go użyjemy. Teraz bierzemy stopę, teraz bierzemy ciało, no i finalnie zaraz powinniśmy dostać. No tu to niech będzie to, nie ma znaczenia, jakaś waleczka, cyg, ok. Tutaj sobie weźmiemy cyk-cyk. No i zobaczcie. I finalnie dostaliśmy ziomeczka, który nam daje 35 heroizmu. Jeżeli mielibyśmy plakat z tym ziomkiem, bo chyba też możemy takowy dostać, no to on nam jeszcze zbustuje, że ten ziomek by nam dawał 45 heroizmu. Także to też jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe. No i od razu jeszcze 10 heroizmu ekstra, jak widzicie. Tutaj jeszcze możemy sobie tego wziąć, bo mieliśmy ten plakat cały czas tam jakoś w tle. No, i już mamy 47, mamy zadanie główne wykonane, zaptaszkowane, więc no, bardzo. Dobrze nam poszło. Mamy 60, chyba dwa, finalnie 61. Przepraszam, punktów heroizmu, więc no nie jest to trudne. Trzeba się fokusować na tych zadaniach, trzeba sobie śledzić te grafiki. No i na spokojnie można te 40 punktów zdobyć. Chcę wam jeszcze pokazać, że wybierając jakieś tam inne zadanie, powiedzmy, możemy zrobić inne zadanie. To znaczy, teraz na przykład wybiorę, żeby zbierać ciasta, ale możemy sobie kolekcjonować coś zupełnie innego. I finalnie też dostaniemy coś tam innego. Sprawdźmy, czy nam się to uda zrobić. Tutaj akurat nie będzie babeczka, tutaj niech będzie to. O, zobaczcie, tutaj mamy ubranką, więc jeżeli to ubranie zbierzemy, to musimy chyba tą graficzkę odpalić. Moment, moment, gdzie są te ubrania? Nie widzę. A jest, dokładnie. Trzecie po lewej stronie. Zobaczcie, najpierw zebraliśmy dół, że tak powiem, potem taką no bardziej górną część garderoby chyba. No i finalnie dzięki temu dostaniemy taką parę, która nam daje 12 punktów heroizmu. Niby nie mamy tego jako główne zadanie, ale możemy to zrobić. No i mamy to i nam się pojawiło. To trzeba zbierać po kolei, no ale widzicie, tu musimy niby zbierać te ciasta. No a mimo wszystko... Możemy też no, sfokusować się na czymś innym, wiadomo. Jak nam coś się pojawia, jak to finalnie jest opłacalne, to nieraz warto też o tym pamiętać. Tak samo na plakacie, jak na przykład zdobylibyśmy plakat, właśnie który ma tą parę, czyli Tom, którą zebraliśmy, która nam tam dawała 12 punktów heroizmu. No i ten plakat byśmy tutaj gdzieś mieli jako takie menu podręczne, no to ona by nam dała 22 zamiast 12, to chyba logiczne, no ale już chcę to jak najlepiej wytłumaczyć, powiedzmy. No i tyle, i tak naprawdę tyle. Teraz możemy sobie zebrać ciasto, bo to jest do misji. Możemy zebrać kluczyk, bo wam jeszcze nie pokazywałem. Tutaj, no, powinienem wziąć to, żeby mieć 40 punktów, ale chcę wam pokazać. Jak sobie weźmiemy kluczyk, to nam się nagle pojawia skrzynka. Ta skrzynka jest właśnie za, no, zero heroizmu. Daje nam z tego, co widziałem, tylko i wyłącznie golda. Natomiast w tym momencie ten gold ze skrzynki jest tak mały, tak mizerny. Niecałe dwa golda na 17 levelu, że nie ma sensu totalnie tego brać. No i jeszcze mamy 30 punktów heroizmu. do Dostaliśmy 6 za 3 ciasta, które zebraliśmy. No i mamy finalnie 36. Oczywiście miałbym więcej, gdybym tam nie brał tego klucza, no ale to akurat nieistotne, bo chciałem Wam pokazać. No i tyle, tak naprawdę tyle. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo proste. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Musimy tylko, jeżeli na początku jeszcze nie pamiętamy, co się po kolei zbiera, no to się wspomagać, powiedzmy, tymi grafikami, tam sprawdzać, co po kolei i tak dalej. No i może ewentualnie wybierać takie zadania, które y, gdy ich nie zrobimy, nie zabiorą nam heroizmu, to też jest bardzo istotne. O, w sumie to jeszcze możemy zrobić, tak z czystej ciekawości. No i właśnie, tutaj mamy zebrać to podium. Y, no to muszę wziąć to, ale możemy wziąć studnie i możemy tą babeczkę z balonami sobie również zdobyć. Tutaj, może na przykład weźmiemy to. Y, najpierw bierzemy. Bierzemy tamten płotek, teraz bierzemy ten płotek, no i finalnie dostajemy podium, ono nam daje 15 i jeszcze za zrobienie zadania. Jakaś tam dodatkowa nagroda będzie, yy, z tego co widzę. O, dokładnie, teraz jeszcze zbierzemy sobie to. Yy, tu powiedzmy, że. A, to możemy nawet drugi zebrać, ale dobra, niech będzie to. No i mamy babeczkę, zupełnie inne zadanie, w sensie babeczkę z balonami zupełnie inne zadanie, ale mimo wszystko, jako tako, yy, też sobie zrobiliśmy. Zrobiliśmy jedną wyprawą, dwa zadania. Oczywiście tutaj dostajemy plus 10 jeszcze finalnie za zrobienie tego pierwszego, tego głównego, finalnie 49. No i też max, nic. Trudnego, naprawdę jest to bardzo proste, bardzo przyjemne. Mówię, na początku trzeba pamiętać, co po kolei zbierać, jak to tam ogarniać. Można sobie odpalać te ściągi, no ale potem, im powiedzmy dłużej w to gramy, tym już sami zapamiętujemy i naprawdę się to zaczyna robić fajne, przyjemne. Nawet takie, tak jak mówiłem wczoraj, uzależniające, dlatego że. Mimo wszystko, no, chce się po prostu klikać kolejne. Tutaj wybieramy te zadania. Chce się klikać kolejne, robić to mawkę. Tylko tak, jak wam powiedziałem, może lepiej się skupiać na takich zadaniach, które nie będą nam zabierały punktów heroizmu. No, bo jednak, no, jeżeli go nie zrobimy, tak jak ja miałem wczoraj tą sytuację, zebrałem 44 punkty, nie zrobiłem głównego zadania, zabrało mi 5, no i przez to nie miałem maksymalnego bonusu expa. Więc może lepiej się fokusować na takich, które nie zabierają tych punktów heroizmu ewentualnie jak mamy, nie wiem lokacje, gdzie potrzebna nam jest ta lokacja po to, żeby złapać jakieś jajko albo coś, no to wtedy nie mamy wyboru, ale raczej unikać takich zadań które właśnie zabierają, brać tylko takie, które nam ten heroizm mogą jakiś tam dodatkowy dać. No i tyle ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie piszcie w komentarzu co wy sądzicie o tych wyprawach, jak dla mnie, jak to już będzie zbalansowane, będzie jakoś się dało grać na golda, będzie można powiedzmy no będą takie same nagrody jak za normalną awkę, no to jest to naprawdę fajna alternatywa. Jest to naprawdę coś ciekawego. Przyjemnie się to klika. No, ale wypiszcie w komentarzach, co Wy o tym uważacie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. No i tak jak mówię, kciuka w górę jeszcze możecie zostawić. Pamiętajcie o tym. Dzięki ślicznie za uwagę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.